Cześć, witam cię serdecznie. Dzisiaj dzień piąty. Nie mam dzisiaj ochoty ani zapalać więcej światła, ani rozwieszać ekranu z tyłu. Myślę, że tak jest dobrze. Dla odmiany nastroju może. Bardzo dziękuję wam za wszystkie komentarze pod tymi nagraniami. Czytam je uważnie. Cieszę się, że to, co ja tutaj smęcę czasami, wnosi jakąś wartość dla was. Czujecie inspirację. Sam fakt, że chcecie komentować, jest dla mnie bardzo, bardzo miły. Ktoś w jednym komentarzu zauważył, może nawet dwie osoby, że wyczuwają jakiś smutek gdzieś. Podskórnie wyczuwają, że kryje się we mnie jakiś smutek. I to chyba przykuło moją uwagę. Faktycznie jest we mnie pewien smutek. Głęboki smutek i chyba czuję, że mam w sobie odwagę, aby się do niego przyznać. I że chyba to jest ważne, żeby się do niego przyznać, jeżeli mam być szczery z samym sobą i też z tobą, to wypada, żebym się do tego przyznał w taki sposób, który jest bezpieczny i taktowny. Przez ostatnie 3 lata, ponad 3 lata, byłem w bardzo pięknej relacji z kobietą, która bardzo dużo ofiarowała mi, bardzo dużo pokazała mi w życiu, której bardzo dużo zawdzięczam. Ta kobieta pojawiła się w trudnym okresie mojego życia. Pojawiła się po rozstaniu z moją żoną. I to była bardzo ważna relacja. I dalej jest bardzo ważna relacja w moim życiu. Lecz ta relacja była cały czas relacją na odległość. Mniej więcej po około 2,5 roku tak bardzo głęboko poczułem, że trzeba coś zmienić. Że relacje na odległość są... Relacja na odległość to jest jedyna relacja na odległość, jaką miałem. Jedna z nielicznych relacji w ogóle, które miałem. Chyba druga, długa relacja z kobietą, jaką miałem. Że to powoduje cały czas bycie w nastroju tęsknoty i cierpienia tak naprawdę. Spotykaliśmy się na początku co 2 tygodnie, czasami raz na miesiąc. Spędzaliśmy piękne chwile, rozmawialiśmy codziennie przez rok, dwa i pół roku. Ale brakowało tego elementu bycia i życia razem ze sobą, funkcjonowania razem, działania razem, tworzenia razem. Podjąłem próbę zamieszkania razem z nią w dużym mieście, w którym ona mieszkała. Ale mniej więcej po miesiącu, po 2 miesiącach poczułem, że to nie jest przestrzeń, w której czuję się dobrze. Że powinniśmy stworzyć coś razem, wspólną przestrzeń. Że ja też potrzebuję odnaleźć się w mojej relacji z dziećmi, które mam. Bardzo też mocno czułem, że takim priorytetem dla mnie jest bycie blisko dzieci. Tak blisko, jak to tylko możliwe. I stąd też mniej więcej przed 1,5 rokiem przeprowadziłem się bliżej Warszawy. Przestałem podróżować, bo przez pierwsze 3 lata po rozstaniu z żoną cały czas byłem w podróży. Budowałem piece i w zasadzie mieszkałem tam, gdzie budowałem piec. I mniej więcej 1,5 roku temu postanowiłem osiąść pod Warszawą, by być bliżej dzieci, by mieć z nimi bliższy kontakt.
I czułem się spełniony w tym, czułem, że robię dobrze, że to jest najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Doszedłem do tego również poprzez badanie siebie, badanie swoich uczuć. To była bardzo świadoma decyzja. Ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że ta decyzja może spowodować, że ta relacja, którą mam, ten związek z kobietą, który mam, może zostać wystawiony na bardzo dużą próbę i może tej próby nie przetrwać. No i tak w pewnym sensie się stało, tak się stało. Rok czasu, ponad rok czasu trwał taki powolny proces uświadamiania sobie tego, że nasza relacja może się skończyć. I ta relacja skończyła się w takim wymiarze partnerskim, bardzo bliskim, intymnym, około 2 miesięcy temu, w styczniu. Niedawno też dowiedziałem się, że moja partnerka była partnerka już, weszła w relację z innym mężczyzną. Bardzo się z tego powodu ucieszyłem. To była piękna wiadomość. Ale zasmuciło mnie chyba to, że przez długi okres czasu ukrywała to przede mną. Chociaż rozmawialiśmy i wydawało się, że jesteśmy szczerzy, rozmawialiśmy przez telefon jak przyjaciele, wydawało się, że jesteśmy szczerzy, to wyczuwałem, że coś jest jeszcze, o czym ona mi nie mówi. Dowiedziałem się o tym jakieś mniej więcej 2 tygodnie temu. Też z własnej inicjatywy, też drążąc temat. I chyba to też powodowało taki mój smutek. Powoduje taki mój smutek. Jest to ważne dla mnie, ważne też doświadczenie życiowe dla mnie. Bardzo cenne. I cieszę się, że podzieliłem się tym również z tobą. Myślę, że to chyba wystarczy na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia jutro.